odpowiadając na pytanie, które właśnie się pojawiło przed nami, stwierdzamy, że pojawiliśmy się dokładnie przed pomnikiem ojców założycieli miasta Pretorii. Oto i on. A oto region Pretorii w całej rozciągłości. To właśnie tutaj, na pamiątkę tego, że 9 różnych regionów zjednoczyło się i utworzyło państwo, pochodzi nazwa tego budynku. Pretorię założył Holender Pretorius Martinus i właśnie od jego nazwiska i imienia bierze nazwę całe miasto. Jak widzimy, położone jest na pięknych, zielonych wzgórzach. Jest tutaj dostęp do wody, także lokalizacja jest bardzo dobra. Pierwsi założyciele mieli nadzieję na znalezienie tutaj złota albo diamentów. Jest tutaj troszkę kopalń, ale dużo mniej niż mamy zaledwie 50 km stąd w Johannesburgu. Zapraszam do dalszej wędrówki. Przy okazji trafiliśmy na ćwiczenia Akademii Policyjnej. Jednym z założycieli miasta Pretoria, także całego regionu, był Paul Kruger. Zapraszamy do muzeum Kruger House. A przed nami wagon kolejowy. Pierwsza kolej w Afryce powstała w 1859 roku. Łączyła Cape Town z winnicą. Winnicą położoną około 40 km od miasta. I było to za czasów, kiedy prezydentem Republiki Południowej Afryki był właśnie Paul Kruger. Wielu ludzi myśli, że to Johannesburg jest stolicą Republiki Południowej Afryki, ale ten kraj odznacza się pewną wyjątkowością, mianowicie ma 3 stolice, administracyjną, sądowniczą i wykonawczą i między innymi Pretoria jest taką stolicą administracyjną. Znajduje się także tutaj uniwersytet, więc jest to miasto edukacyjne, uniwersyteckie. My natomiast znajdujemy się w Muzeum Osadnictwa. W Muzeum Osadnictwa miasto zostało założone w 1800, w
połowie, w 56 bodajże roku, przez Holendrów, o czym już wspomnieliśmy, i właśnie mamy tutaj takie pierwsze osady, w których zamieszkiwali pierwsi osadnicy. So these ones are raw beans. Yeah, that's raw coffee beans. Mm-hmm. Oh. So you